kontekście tego, o czym zresztą przed chwilą mowa była z gośćmi Janusza, ciąg dalszy, czyli protesty kobiet w obronie siebie, swojego ciała, wolności i demokracji. Wyszliśmy na ulicę, nie tylko kobiety, ale przy wsparciu swoich mężczyzn także w całej Polsce i głośno mówimy o tym, co nam się nie podoba, ale formy wyrażania sprzeciwu wobec decyzji władzy mogły być bardzo różne. Jedna z nich pojawiła się w sieci, o niej porozmawiam z moimi gośćmi. Aneta Todorczuk, Małgorzata Lewińska, dwie cudowne kobiety i fantastyczne aktorki. Witam was, drogie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy, to może dla tych, którzy nie wiedzą i nie widzieli, fragment teledysku i piosenki, którą zrobiłyście. Suką nie jestem, to nie jest zo. Mi popychadłem, mówię stop. Nie jestem piłką, mam już dość. Suką nie jestem, to nie jest zo. To jest mój dom, z futbolem skończ. To jest mój mózg. Futbolem skończ, to ciało jest. Futbolem skończ, to jest mój brzuch. Futbolem skończ, to jest mój syn. Futbolem skończ, suką nie jestem, to nie. Suką nie jestem, to nie jest zo. Szczerze, drogie panie, jak oglądam, mam nadzieję, że nie tylko ja, to mam ciary oglądając ten teledysk i słuchając tej jakże wymownej piosenki. Pani Aneto, zacznę od pani, bo to pani pomysł był i pani wpadła na coś takiego, żeby w ten sposób wyrazić swoje emocje i powiedzieć, co się nie podoba pani i wielu bardzo kobietom w naszym kraju. Tak, ja mam też szczęście, że ten pomysł, że tak powiem, sam przyszedł do mnie, bo ten utwór autorstwa Sinead O'Connor pochodzi ze spektaklu Kobieta, która wpadała na drzwi, który zrobiłam 1,5 roku temu, miał premierę w Teatrze Warszawy. I że tak powiem, trochę tak jak opowiadałam też w mediach już kilkakrotnie, że bardzo ubolewałam nad tym, że nie mogę pójść z różnych powodów na protest fizycznie i zastanawiałam się, co mogę zrobić, ponieważ no, wykonujemy z Małgosią i z uczestniczkami tego teledysku, wykonujemy taki zawód, w którym większa ilość osób ma szansę nas usłyszeć, no to się nie wahałam ani chwili, tylko po prostu napisałam post na Facebooku, kto zaśpiewa z nami. To się stało wszystko bardzo szybko, bo 22 października na ten pomysł wpadłam, umieściłam post i za chwilę zaczęłyśmy działać tak naprawdę przez Facebooka. Utwór, no, jak to słychać, jego... Ja go montowałam z Michałem Lamżą i Dawidem Szurmiejem przez kilka dób i nadal mam ciary, mimo że słyszałam go nie wiem ile dziesiątek razy. I to się tak stało, no, że jakby Sinead O'Connor w tym utworze Red Football mówi o przemocy, a ta przemoc no, po prostu, krótko mówiąc, jest wobec nas stosowana i trzeba na nią reagować. Myśmy zareagowały właśnie w taki sposób. No właśnie, obie zresztą macie córki i same jesteście oczywiście kobietami. Doskonale wiecie, z jakimi emocjami to się wiąże. I poród, i wychowanie dzieci, i wychowanie córek. Pani Małgorzato, co kierowało panią, żeby się zdecydować wziąć udział w tym projekcie? Bycie kobietą, bycie mamą, myśleniem trochę o tym właśnie, jaka przyszłość czeka pani córki i w jakim one kraju żyją, wychowują się i czy mają wpływ na to, co dzieje się z ich życiem i z ich ciałem? Wszystko, wszystkie te elementy na pewno. Jestem matką czwórki dzieci, bo poza dwiema dorosłymi córkami mam też małych chłopców i też bym chciała, żeby żyli w wolnym kraju i myśleli wolno. Ja im to tłumaczę, co się dzieje. Pokazuję im błyskawicę, z którą chodzę, czerwoną, i im tłumaczę, co się dzieje. Czasami nawet żartujemy, że chłopaki nie,
nie podskakujemy, tak, bo my mamy tutaj błyskawicę na masce narysowaną. W każdym razie, no tak oczywiście żartem, ale tłumaczę im, że to jest bunt, że to jest protest, porównuję do bajek, które oglądają. Mówię, że jest taka bajka, której są fanami i tam są bohaterowie i złoczyńcy, więc mówię, że my jesteśmy bohaterami, idziemy walczyć, mama właśnie wychodzi walczyć ze złoczyńcami. Ale tak już nie żartem. Ja jestem wielokrotną matką i nie wyobrażam sobie niemożliwości posiadania tego wyboru. Ja nie skorzystałam nigdy z tego szczęśliwie, chociaż miałam momenty dramatyczne, kiedy byłam w ciąży z bliźniakami i nagle wynik testu PAPA podwyższył mi ryzyko zespołu Edwardsa, mimo super wyników USG. I nagle przeżywałam przez 2 dni, leżąc w łóżku po badaniach amniopunkcji, dramaty, zastanawiając się, co by było gdyby i co ja miałabym zrobić i jakie mam możliwości. Jeszcze wtedy, kiedy byłam w ciąży, była dodatkowy problem, że w przypadku ciąży bliźniaczej terminacja mogła mieć miejsce, tylko w Polsce nie było możliwości terminacji selektywnej. To brzmi strasznie oczywiście. Ja na szczęście nie musiałam podejmować takiej decyzji. Ani w jedną, ani w drugą stronę, bo do tej pory nie wiem, jaką bym podjęła. I to jest właśnie ten problem, że z wieloma osobami rozmawiałam, z mężczyznami. Każdy oczekuje takiej odpowiedzi. A co byś zrobiła, gdyby? Nie ma takiej sytuacji. To jest bardzo ciężko teoretycznie. Nawet osobie, która była w takiej sytuacji jak ja, czyli była o krok przed, tak, podjęciem takiej decyzji, to nie jest decyzja, którą sobie możemy tak wymyśleć. No chyba, że ktoś ma bardzo zdeklarowane poglądy. Natomiast w sytuacji, kiedy już się znajdujemy takiej, naprawdę ten wybór jest strasznie ważny. Do tego jeszcze wszystkiego bardzo ważny jest czas. Nie można takiego wyboru podejmować pod presją czyjąś, bądź pod presją czasu. I jedno wiem, mimo ogromnego wsparcia najbliższych mi osób, ogromnego naprawdę, rodziny całej, rodziców, męża, córek, ja byłam sama z tą decyzją. I wiem jedno, to jest decyzja absolutnie kobiety. To jest oczywiście wspólne wychowywanie, to jest wspólna decyzja o dziecku, ale tak naprawdę to są sprawy naprawdę dotyczące tylko i wyłącznie kobieta, zawsze zostaje z tym sama. I tak sobie pomyślałam teraz, pani Małgorzato, że z jednej strony właśnie walczymy o to, żeby mieć ten wybór, bo to jest nasze prawo, żebyśmy mogły zdecydować, bo i tak na nas ciąży gigantyczna odpowiedzialność dokonania tego wyboru. I to jest najstraszniejsza rzecz, że my właśnie, tak jak pani słusznie zauważyła, zostajemy z tym same, mimo wsparcia najbliższych i musimy dokonać tego wyboru. I wydawać by się mogło, że walczymy o coś, co jest tak naprawdę bardzo trudne. A jak wam się wydaje w ogóle, pani Aneto, czy uda nam się właśnie zawalczyć o to, bo już mówi się tak szumnie, że to jest rewolucja wręcz. Organizatorki i twórczynie Strajku Kobiet powtarzają, że to jest rewolucja, wyszliśmy na ulicę, żeby walczyć. Te propozycje, o co chcemy walczyć i co chcemy zmienić, ta lista jest coraz dłuższa, ale podstawą jest to dotyczące właśnie naszego ciała i wyboru w sprawie aborcji. Co takiego musi się jeszcze wydarzyć, żeby udało się osiągnąć ten cel, o który walczymy i o który wy walczycie, wyrażając to chociażby właśnie w tej piosence, pani Aneto? Ja nie wiem, co musi się wydarzyć. Ja nie jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Ja nie wiem, ja myślę, że to najbliższe dni tak naprawdę, czy tygodnie przyniosą nam to, co przyniosą. Ja uważam, że musimy walczyć. Ja uważam, że nie możemy się poddać, bo po pierwszych strajkach troszkę... Znaczy jest nas dużo mniej, ale ja uważam, że absolutnie po prostu idziemy po swoje i będziemy walczyć aż osiągniemy swój cel po prostu i nie możemy odpuszczać. Ja zresztą wielokrotnie powtarzam, że ten strajk już w tej chwili, o czym wiemy wszyscy, już nie dotyczy tylko i wyłącznie to wychodzenie na ulicę i to krzyczenie. Nie dotyczy już tylko nas kobiet. To już dotyczy naprawdę wolności i praw człowieka. My teraz, przed chwilą był protest artystów, gdzie też walczymy o to, żeby nas zauważono i żebyśmy my dostali wsparcie. I tak naprawdę już w tej chwili, nie wiem, ja wychodzę z dziećmi na protesty, wszyscy mamy te błyskawice i też tłumaczę dzieciom. No 10-latkowi gdzieś tam trudniej jest wytłumaczyć niż 15-latce, która już wychodzi bardzo, bardzo świadomie na ulicę ze mną i walczy o swoje prawa, ale też tłumaczę, że to chodzi o szacunek, chodzi o prawa,
chodzi o równość, sprawiedliwość, tak naprawdę nas, wobec nas wszystkich. Więc nie wiem, co musi się wydarzyć, ale ja mam w sobie taką determinację, taką, która też wybrzmiewa z tego utworu, że będziemy walczyć, aż osiągniemy swój cel. Pani Małgorzato, pani też tej determinacji nie brakuje, brakować nie będzie? Nie, ja wczoraj, jeszcze po wczorajszych decyzjach rządu, które rozumiem bardzo, bardzo rozumiem to, że musimy się zlockdownować praktycznie, no prawie całkowicie. I absolutnie rozumiem to, że zamykamy różne placówki, ale nie zgadzam się z taką niesprawiedliwością i takim bezprawiem, świadomie używam tych słów, że na przykład zamknięte są teatry, a nie zamknięte są kościoły. Bardzo szanuję osoby wierzące i rozumiem, że one mogą się modlić, ale naprawdę w takiej krytycznej sytuacji można modlić się wszędzie. To jest po prostu potwornie niesprawiedliwe i dotyka nas bardzo. Akurat teatry są miejscami bardzo bezpiecznymi, naprawdę. Myśmy to też już ostatnio o tym rozmawiały. Myślę, że bezpieczniejszymi niż kościoły w tej chwili, bo jednak ludzie siedzą na miejscach, są usadzeni, są zdezynfekowani, mają zmierzone temperatury. A jednocześnie to jest miejsce, gdzie też człowiek może duchowo od tego całego koszmaru odpocząć. Jest taka w ogóle, pewnie się Aneta ze mną zgodzi, w tej chwili wśród artystów i wśród producentów spektakli teatralnych taka cicha umowa, że nie gadamy o tym. Jeszcze nie jesteśmy na etapie angielskiego humoru, żebyśmy sobie gadali o tym COVID-zie w spektaklach. Raczej unikamy tego tematu. Chcemy gadać o czymś innym, po to, żeby ludzie się mogli oderwać od tej rzeczywistości. Ja się nie upieram, że musimy teraz grać. Nie upieram się, naprawdę. Rozumiem tę sytuację, ale jest to bardzo niesprawiedliwe, co się wczoraj wydarzyło i ja się wczoraj tak potwornie wkurzyłam, że wyszłam na ulicę i krzyczałam do ludzi, opowiadałam im, co się dzieje w sklepie, w warzywniaku. Po prostu byłam strasznie tym poruszona i powiedziałam sobie, nie odpuszczę, nie, po prostu nie odpuszczę. Jeszcze za to nie odpuszczę. Ale trzeba o tym mówić i trzeba wykrzykiwać, tak sobie myślę, i trzeba zwracać uwagę i zwłaszcza właśnie po tej wczorajszej decyzji, tak jak słusznie panie mówią, są pewne instytucje, które funkcjonują normalnie, a teatry są zamykane. Musimy niestety kończyć, ale obiecuję, że nieraz pewnie jeszcze wrócimy do tego wątku, co się dzieje na polskich ulicach i w kontekście protestu kobiet, ale także właśnie tego, jak radzą sobie artyści, bo pewnie ciężka zima nas wszystkich czeka. Małgorzata Lewińska, Aneta Todorczuk. Wszystkiego dobrego, drogie panie. Zdrowia oczywiście przede wszystkim. Dobrego.